Wikingowie. Ponad 1000 lat temu ci zagorzali wojownicy przetaczali się przez świat jak burza. Dziś badacze nowymi odkryciami podważają nasze dotychczasowe mniemania. Często myślimy, że Wikingowie byli barbarzyńcami. Nie byli, tylko postrzegali świat całkiem inaczej niż my. Odkrycie na dalekiej wyspie wskazuje, że poszukując bogactw, przywoływali moce nadprzyrodzone. Nieśli wrogość, brutalność i zniszczenie. Ale pojawiły się dowody, że w zagadkowej sytuacji krytycznej nagle stali się wybawcami. Najburzliwsza jest historia króla Wikingów imieniem Ivar. W 2020 roku archeolodzy odnaleźli pozostałości przystani, do której zawijało setki jego statków niewolniczych. Ivar i jego potomkowie stworzyli imperium na północnym Atlantyku. Najeżdżali też królestwa anglosaskie, zagrażając młodemu państwu angielskiemu. Dynastia Ivara zmieniła bieg historii. Oto jej dzieje. Siła i spryt Wikingów. Odcinek pierwszy. Mroczni przybysze. Kim byli Wikingowie? Dlaczego opuścili domy, by napadać i podbijać dalekie lądy? Aby znaleźć odpowiedź, trzeba się cofnąć do źródeł. Wielu Wikingów wywodziło się z Norwegii i jej najstarszego miasta Tunsbergu. Pod koniec IX wieku założyli tu ośrodek handlowy. Dziś mieści się tu Useberska Fundacja Dziedzictwa Wikingów. Aby dowiedzieć się, dlaczego morze, żeglarstwo i statki są ważne dla Norwegów, wystarczy spojrzeć na mapę, na naszą linię brzegową, wszystkie fiordy, zatoczki i wysepki. Pamiętając, że drogi to nowoczesny wynalazek. Ich system wierzeń uwznioślał wojnę, mogli więc uważać za obowiązek atakowanie chrześcijańskich krajów na zachodnim krańcu morza. Ale powodowało nimi coś jeszcze. To skandynawskie społeczeństwo było hierarchiczne, a możliwości awansu były bardzo małe. Wyjazd poza granicę i możliwość przywiezienia zasobów umożliwiały wspięcie się po drabinie społecznej. To mógł być jeden z powodów podejmowania ryzyka. Najpierw płynęli po łupy niezbędne do zdobycia pozycji społecznej. Kto miał wspaniałe, wyszukane, egzotyczne rzeczy lub więcej niewolników niż sąsiad, stawał się ważny. Pojawiła się nowa, możliwa przyczyna eksodusu Wikingów. Nieprzewidywalna siła. Klimat. Dostęp do informacji o warunkach pogodowych przeszłości był ograniczony, ale teraz zapewnia go nauka. Klimat pozostawia ślady, które trwają przez wieki, na przykład w słojach starych dębów. Dendrochronologia, czyli datowanie na podstawie słojów, pozwala naukowcom sporządzać mapy pogodowe dawnych wieków. Old World Drought Atlas, Atlas Susz Starego Świata, to internetowy zbiór tysiącletnich danych z Europy. Według niego około 794 roku północ Europy nawiedziła wielka susza. Ta mapa pokazuje najbardziej dotknięte nią regiony. Mocno ucierpiała Skandynawia.
Suche lata następowały jedno po drugim, a uprawy się nie udawały. W zachodniej Skandynawii zasoby wyczerpały się niemal do cna. W desperacji wielu sięgało po skrajne środki. Ówczesna susza w Skandynawii dała im bodziec do wyjazdu i poszukiwania nowych możliwości. Jednocześnie napotykali bogate klasztory, skąd mogli wywieźć bogactwa. Wyjeżdżano przez panujący w kraju niedostatek. Wzrost populacji Skandynawii nieraz skutkował głodem. W VIII i IX wieku Skandynawowie przodowali na świecie jako budowniczowie statków. Z prostych materiałów, takich jak drewno i wełna, konstruowali wymyślne drakkary. W Tønsbergu współcześni szkutnicy tworzą ich repliki. Gokstad, który budujemy, to kopia największego znanego okrętu wikingów. Zajmie nam pewnie 5-6 lat, czyli znacznie więcej niż wikingom, bo angażowali więcej siły roboczej. A poza tym trudniej zrobić wierną kopię niż oryginał. Przy oryginale nikt nie powie, to tak nie wyglądało. A przy replice oczywiście może. Pracownicy używają tych samych metod, narzędzi i materiałów, jak ich wikińscy przodkowie. Każda deska jest kształtowana za pomocą ręcznych narzędzi. W przypadku kilu to ogromnie dużo pracy. Zaczyna się od dębowego pnia o takiej średnicy, który przycina się do rozmiaru, jaki widać na placu. To ogrom pracy. Budując Gokstad, staramy się, by był możliwie najbliższy oryginałowi, co obejmuje użycie takich samych narzędzi, jakich używali wikingowie, a także takiego samego rodzaju drewna na sam statek. Oznacza to na przykład, że nie używamy pił, bo wikingowie ich nie mieli. Wciąż można odwiedzić oryginalne statki wikingów. Archeolodzy odkryli kilka zakopanych przez nich ponad 1000 lat temu. Jedne z najsłynniejszych zachowano w Muzeum Statków Wikingskich w Oslo. Konstrukcja statku wikingów jest szczególna. Nie zanurza się zbyt głęboko. Podczas żeglugi leżał płytko na wodzie, więc był bardzo szybki. Kil umożliwiał podpływanie bardzo blisko brzegu. Tak więc łodzie i ich technologia były bardzo ważne. Te statki były też idealne do ataków. Częściowo dzięki niezwykłej innowacji, bocznemu sterowi. Wikingowie mogli szybko wyjąć go z wody, co pozwalało na manewr prosto na brzeg. Dawał im dużą przewagę przy atakach z zaskoczenia. Przez dziesięciolecia wyprawy wikingów wyruszały z Norwegii, by uderzać na drugim krańcu Morza Północnego i dalej, na bogate klasztory Anglii i Irlandii. Wyróżniało się dwóch dumnych i bezwzględnych – Olaf Biały i król wikingów Ivar. Nowe odkrycie w Dublinie w Irlandii ujawnia nieco więcej na temat międzynarodowej skali ich władzy i ambicji. Zamkowe ogrody ukryte w centrum Dublina są oazą tętniącej życiem stolicy. Znajdował się tu duży staw lub jezioro. Wielki port wikingów pełen okrętów i statków niewolniczych. Miejscowi nazywali go Czarnym Stawem, Dublin. Od niego bierze nazwę Dublin. Teraz archeolodzy odnajdują tu frapujące ślady narodzin miasta.
W 2020 roku odkryli duży obiekt dokładnie pod zamkowymi ogrodami. Zespół przekopywał się przez stulecia, odsłaniając ponad tysiącletni materiał. Wkrótce poczyniono ważne odkrycie. Archeolodzy sądzą, że odkopali część oryginalnego wikińskiego portu. Odkrycie drewna i gwoździ ze statku wikingów wskazuje, że mają właściwy trop. Mamy tu belkę ze statku, którą znaleźliśmy w tym miejscu. To połowa wręgi statku wikingów. Dowody wskazują, że dublińska przystań wikingów była olbrzymia, mogła pomieścić 200 statków. Kto ją zbudował? Czyżby wikingowie, władający Dublinem od około 850 roku? Olaf i Ivar wdarli się na scenę irlandzkiej historii na początku lat 50. IX wieku. Współpracowali, według pewnych źródeł byli braćmi i przez ponad 20 lat działali politycznie w Irlandii. Odkrycia z Sheep Street świadczą o rozmiarach osadnictwa w Dublinie za Ivara. Był to międzynarodowy ośrodek, gdzie gromadzono niewolników i inne towary i rozsyłano do portów znanego świata. Łącząc wojnę, handel i osadnictwo, Ivar i jego potomkowie zmienili Europę Zachodnią, kształtując region, jaki znamy dziś. Dla Wikingów skala i rozmach przedsięwzięcia nie miały precedensu. Było kulminacją procesu rozpoczętego 60 lat wcześniej, pod koniec VIII wieku, gdy Wikingowie zaczęli napadać na klasztory północno-zachodniej Europy. Mieszkańcy Skandynawii nie praktykowali chrześcijaństwa, lecz własną religię. Podobnie nie mieli rozterek moralnych, plądrując klasztory bogate w srebro i złoto. Te klasztory i kościoły przeważnie nie były chronione, mogli więc grabić je, napotykając na niewielki opór. Kościelne osady były łatwym celem. Wikingowie nie zamierzali tracić życia, lecz jak najłatwiej i najtaniej zdobyć łupy. Byli biznesmenami. Przypływali w dwa lub trzy statki i po rekonesansie wiedzieli, gdzie atakować. W 793 roku Wikingowie napadli klasztor na wyspie Lindisfarne u północno-wschodnich wybrzeży Anglii. Zabili stawiających opór, a resztę wzięli w niewolę. Wywieźli też skarby świątyni. Wkrótce za ich przykładem poszli inni. Początkowo nie zamierzali docierać do Irlandii. Stopniowo zapuszczali się dalej w Atlantyk, najpierw tylko latem. Wyruszali na Wiking, o zdobycz. Nie prowadzili podbojów, byli łupieżcami, piratami. Dotarli na szkockie wyspy rozsiane wzdłuż wybrzeży północnych i zachodnich, a później do północnych wybrzeży Irlandii, na wyspę Rathlin, aż po Morze Irlandzkie.
Pod koniec VIII wieku Irlandia była chrześcijańskim krajem od ponad 300 lat i mieściła wiele osad kościelnych. W klasztorach wytwarzano dzieła sztuki oraz olśniewająco iluminowane manuskrypty, ale Irlandia nie była tylko krainą świętych i uczonych. Dzieliła się pomiędzy dziesiątki królestw rządzonych przez królów i królewięta. Władcy ci stale ze sobą walczyli, a podczas konfliktów brali jeńców. Dla Irlandczyków przemoc i niewola były codziennością. Dzisiejsze czasy od ery wikingów różni stopień pokrycia terenów Irlandii lasem. Wówczas były gęsto zalesione. W porównaniu do dnia dzisiejszego były nieprzebyte, bo wymagały pokonywania puszcz i mokradeł. Dla wikingów morze nie stanowiło przeszkody, lecz drogę. Wiele klasztorów lokowano wzdłuż brzegów, na wyspach i cyplach. Bracklin, leżąca tuż u wybrzeży Antrim, należy do najbardziej wysuniętych na północ irlandzkich wysp. Około 580 roku opat Comgall założył tam klasztor. Żyjąc w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie, mała zakonna społeczność kwitła na odludnej wyspie prawie przez dwa stulecia. W 795 roku szukający łupów wikingowie skierowali Drakkary na południe, wzdłuż zachodnich brzegów Szkocji. Bracklin ze swym klasztorem leżała dokładnie na ich trasie. Szybki atak i ucieczka. Brali tyle łupów i jeńców, ile zdołali podczas jednej wyprawy. Napastnicy splądrowali święty przybytek. Stawiających opór wzięli do niewoli lub zabili. Później podpalili klasztor. Ślady wikingów na Racklin pozostały tam przez 1000 lat. W XVIII wieku podczas badań odnaleziono tam ich cmentarz, a kilka lat temu archeolodzy dokonali nieopodal fascynującego odkrycia. W poszukiwaniu bogactw wikingowie mieli uciekać się do sił nadprzyrodzonych. W 2018 roku podczas remontu domu we wsi Racklin znaleziono szczątki kobiety pochowanej z broszą, co wskazywało, że kimkolwiek była, zmarła bardzo dawno. W Belfaście archeolog Stephen Gilmore poddał szczątki analizie. Gdy odkryliśmy znalezisko, oczyściliśmy kości. Wiodła bardzo trudne życie. Dawało się zauważyć wiele oznak zużycia stawów, chorób zwyrodnieniowych, kostno-stawowych stanów zapalnych kręgosłupa, rzepek, stawów biodrowych, rąk.
i odcinka szyjnego. W zasadzie żyła w ciągłym bólu. W nadziei, że dowie się o niej więcej, wysłał próbkę kości do analizy genetycznej. Wydział Genetyki Trinity College Dublin to czołowy ośrodek badawczy. Tutejsi naukowcy specjalizują się w starym DNA, pozyskiwaniem go z kości ludzi, którzy zmarli dawno. Analiza DNA zdradza zaskakujące, a nawet szokujące informacje o ludziach żyjących wieki temu. Doktorantkę Emily Breslin ciekawi, co mogą ujawnić kości z Rathlin. Kobieta z Rathlin to zagadka. Została pochowana na odległej wyspie północnej Irlandii. W chwili śmierci była w podeszłym wieku. Pochodzi z okresu, w którym wiele się działo. Ludzie podróżowali szlakami morskimi po całej północnej Europie. Pobranie DNA od współczesnych ludzi jest bardzo łatwe. Uzyskujemy je z krwi, tkanek, a nawet śliny. W przypadku szczątków archeologicznych to całkiem inna rzecz. Z większości tego materiału nie uzyskamy użytecznego ludzkiego DNA. Ale istnieją elementy szkieletu, w których stare DNA zachowuje się szczególnie dobrze. To część skalista kości skroniowej, otaczająca ucho wewnętrzne. Wiekowe kości są często w tak złym stanie, że nie ma gwarancji przetrwania części skalistej. Szczątki z Rathlin na szczęście zawierają zdatną próbkę. Zespół przeprowadził analizę i był zaskoczony wynikiem. Analiza genetyczna potwierdziła, że to kobieta i że ma prawie w pełni norweski rodowód, bez wykrywalnego śladu rodowodu irlandzkiego czy szkockiego. Nie miała blond włosów ani niebieskich oczu stereotypowo przypisywanych Wikingom. Miała ciemne włosy, brązowe oczy i jasną skórę. Znamy klasyczny obraz Wikinga, niebieskookiego blondyna, ale istnieli różni, także z ciemniejszą pigmentacją. Analiza naukowa mówi nam wiele o kobiecie z Rathlin. Nie pochodziła z wyspy, wychowała się w Norwegii, ale wciąż otacza ją tajemnica. Kim była? Jak to się stało, że zmarła na samotnej wyspie, z dala od domu? Czy przybyła z Wikingami, którzy napadli Rathlin w 795 roku? Nie była osadniczką, bo nie ma śladów wikińskiego osadnictwa na Rathlin. Nie wiezie się starszej kobiety do ataku lub na wyprawę handlową bez ważnego powodu. Statek ma być pełen czynnych wioślarzy i wojowników. Jej rolę w misji militarnej znacznie trudniej wyjaśnić. Przynależność do załogi łodzi w takim stanie zdrowia nie jest prawdopodobna. Oczywiście można rozważyć inne możliwości. Wikingowie mogli sądzić, że kobieta umie wezwać moce nadprzyrodzone, by wspomóc ich misję. Możliwe, że była wieszczką. Przydawał się ktoś do obrony przed klątwami zburzonych kościołów. Może to była jej rola. Jak się zdaje, w źródłach pisanych ery Wikingów magię kojarzono z kobiecymi postaciami i sferą kobiecą.
To pokrywa się z mitologią grecką i innymi, w których magia domostwa jest domeną kobiet. To, co dla nas jest magią i czarami, dla nich było częścią życia i świata. Chodzi też o nasze współczesne rozumienie tego fenomenu, bo magia była dla nich zapewne równie realna, jak dla nas urządzenia elektryczne. Bez względu na wiarę w nadprzyrodzone wsparcie, nadal zabójczo skutecznie napadali na klasztory. W 807 roku spalili osadę kościelną na Inishmary, u zachodnich wybrzeży Irlandii. Napastnicy popłynęli najwyraźniej po dalsze łupy. Niedaleko Galway, w zachodniej Irlandii, leży półwysep Roscommon, wysunięty na południowy zachód. Sławę przyniósł mu średniowieczny klasztor, założony zapewne w VII wieku. Pozostały po nim tylko ruiny kościółka, cmentarz i okrągła wieża. Dziś wygląda jak wiejskie ustronie, ale w czasach Wikingów był to tak wielki ośrodek europejskiego handlu, że przyciągnął badaczy z Uniwersytetu Stanu Minnesota. Naukowcy Steve Matthews i David Woodward uważają, że nim powstało wiele europejskich miast, Roscommon stanowiło ważny ośrodek międzynarodowy. By dowiedzieć się więcej, użyli metody teledetekcji. Urządzenie działa, wysyłając do ziemi impuls, który ulega załamaniu przez zakłócenia w podłożu. Szukamy załamań fali wskazujących na obecność ludzkich siedzib, czyli kątów prostych, prostokątnych lub długich struktur, nie mających pochodzenia geologicznego. Według danych to puste pole usiane było niegdyś budynkami. Zapewne były to warsztaty. Obrabiano żelazo. Szukamy kuźni i wyrobów z żelaza. Mielono tu ziarno i wytwarzano przedmioty ze skóry. Klasztory działały w okolicy jako ośrodki rzemieślnicze. Roscommon było ośrodkiem przemysłu i handlu, gdzie krążyły różne towary, a także kuszącym celem dla wikińskich najeźdźców. Trudno orzec, co wiedzieli o Roscommon. Może trafili tam przypadkiem, ale miało łączność z wielkimi szlakami handlowymi Atlantyku, których w epoce brązu zaczęli używać Fenicjanie, od Egiptu przez Afrykę Północną, Hiszpanię, po Zatokę Galway i północ Szkocji. Mnisi znali te szlaki. Jeśli Wikingowie nie wiedzieli, dokąd płyną, poznawali lokalizację klasztorów od mnichów. Interviews with monks would tell them exactly where the monasteries were. O dzisiejszej Irlandii myślimy jako o lądzie. Od VI do VIII wieku mieszkańcy traktowali ją jako bramę ku wodzie, autostradzie świata. Rozumieli to Wikingowie i Irlandczycy. Dla mnie to oznacza, że w chwili ataku Wikingowie wiedzieli o bogatym klasztorze w Roscommon. W średniowiecznych irlandzkich annałach mnisi notowali rok po roku główne zdarzenia. Wpis z 807 traktuje o napaści na Roscommon. Poganie najechali Roscommon. Księżyc nabrał koloru krwi. Księżyc zmieniający się w krew, to często interpretowano jako zaćmienie, ale to nasze współczesne pojmowanie. Księżyc jest czerwony jak krew, a przyczynę przynoszą Wikingowie. To ogień. Szczególnie przy dużym pożarze księżyc staje się jasno-czerwony, jakby skąpany we krwi.
Skorygujmy myślenie o mnichach. Wtedy nie byli tchórzliwi, lecz bardzo dzielni. Krew to symbol męczenników od zarania Kościoła. Jego ojcowie nazywali ją nasieniem Kościoła. Wikingowie wygrywali bitwy straszną bronią i zajadłością. Mnisi wierzyli, że wygrają wojnę, gdy przetrwają. Napaści Wikingów były jednak niszczycielskie, tak fizycznie, jak i psychicznie. Ludzie żyli w strachu przed groźbą z morza. Wikingowie wszędzie zostawiali szlak krwi zmywanej przez przypływ. Nagłe napaści powtarzały się przez dziesiątki lat, a Wikingowie wywozili łupy. W latach 40. IX wieku zaczęli jednak zakładać bardziej stałe osady. Dla Wikingów morze było wszystkim – autostradą, środkiem lokomocji, najazdu i handlu. Gdy postanowili zakładać stałe bazy, sensownie było lokować je na wybrzeżu i nad rzekami. Te osady rozrosły się w miasta. W ostatnich 20 latach archeologię zrewolucjonizowało odkrycie, jak wielkie były niektóre wczesne wikińskie obozy. Wykopaliska w Woodstown, Dublinie, Repton czy Toxie wskazują, że były bardzo duże, prawie jak miasta. Pojawił się związany z tym przemysł. Ludzie naprawiali, tkali, kuli w metalu i handlowali. Dublin był bardzo ważny i atrakcyjny jako przyczółek, bo leżał nad rzeką zagłębiającą się w ląd. Leżał także między dwoma irlandzkimi królestwami. Brega i Leinster. Był to więc obszar graniczny z naturalnymi, militarnymi tarciami i na tym skorzystali. Byli znakomitymi oportunistami. Dublin należał do najważniejszych wikińskich miast Europy. Gdy przybyli tu Wikingowie, w kraju mieszkało wielu rodzimych Irlandczyków. Więc Wikingowie zdobyli go orężem, ale miejscowa ludność wciąż była im potrzebna. Dublin przyciągał Wikingów nie tylko z powodu rzeki Liffey. Potrzebowali dróg, pól i żywności. Musieli handlować z Irlandczykami w głębi lądu, inaczej by nie przeżyli. Ludności Dublina nie zgładzono i nie pozbyto się jej. Została podbita. Wikingowie poskromili Irlandczyków w Dublinie, ale ich władza wkrótce została zagrożona. Około 850 roku ku Irlandii zmierzali inni Skandynawowie. Irlandczycy zwali ich ciemnymi przybyszami. Gdy się pojawiają, są w konflikcie z innymi grupami Wikingów na Irlandii. Jedna to ciemni przybysze, a druga jaśni przybysze. W irlandzkim słowa ciemny i jasny mogą w innych kontekstach znaczyć nowy i stary. Stary to jasny, znakomitość, a nowy ma nieco negatywną konotację. Nowym lub ciemnym przybyszom przewodziło dwóch potężnych wikińskich królów. Ivar i Olaf Biały. Byli z innej gliny, ambitniejsi i okrutniejsi niż jaśni przybysze. Wkrótce pokazali poprzednikom, kto tu rządzi. Ciemni poganie przybyli do Dublina, urządzili wielką rzeź jasnych przybyszów i obrabowali żeglarskie obozowisko z ludzi i mienia. Ivar i Olaf dowodzili teraz dublińską osadą i jej rozległą przystanią. Przywiodły ich wielkie ambicje.
Połączony szlakami morskimi z Anglią i Europą Dublin był idealnie ulokowany do międzynarodowego handlu. Jego głównym towarem nie była żywność ani kosztowności, lecz ludzie. Skandynawowie nie wprowadzili niewolnictwa na Irlandii. Praktykowano je w tamtejszym społeczeństwie już wcześniej. Skandynawowie dostrzegli okazję do zarobku na handlu niewolnikami, bo swoimi statkami mogli zawieźć ich dalej i sprzedać z większym zyskiem. Niewolnictwo należało do galickiej rzeczywistości. Różnica polegała na tym, że wikińską mentalność można niemal określić praktycznym nihilizmem. Była też nieskończenie optymistyczna. Żyli chwilą, więc póki ktoś walczył, trzymał się na nogach i nie chciał iść w niewolę, brawo. Ale jeśli nie mógł stawić im czoła, stawał się łatwym łupem. Ivar i Olaf wzięli podczas napaści wielu jeńców. Handlowali też z irlandzkimi królami, którzy nieraz wymieniali więźniów na srebro wikingów. Wikińscy królowie zamierzali zmienić Dublin w europejską stolicę handlu niewolników. By zrealizować plan, wyposażali i utrzymywali wielu wojowników. Archeolodzy odkryli prawdę o tej zapomnianej armii na terenie Cichego Parku. Narodowe Ogrody Pamięci Wojny na Island Bridge są spokojne i przejmujące. Upamiętniają tysiące mężczyzn i kobiet, którzy oddali życie podczas I wojny światowej. Miejsce wiąże się też z inną armią, znacznie dawniejszą. W XIX wieku podczas budowy kolei wykopano tysiącletnie ludzkie szczątki. Na Island Bridge mieścił się wielki cmentarz wikingów. Archeolodzy Maeve Sikora i Barra O'Donovan sądzą, że jest najważniejszy w Europie. Lyfi jest po lewej stronie, a po prawej leży łańcuch, na którym wzniesiono miasto. Tory biegną środkiem. Odkryć dokonano właśnie dzięki intensywnej działalności przemysłowej. Kilmainham i Island Bridge to ważne skupisko pochówków wikingów, największe na zachód od Norwegii. Niektóre groby należały do kobiet, ale większość do młodzieńców, wojowników pochowanych z bronią. W Island Bridge i Kilmainham niezwykła jest liczba znalezionych mieczy, co wskazuje, że w Dublinie działała wtedy wojownicza elita. Prace w ogrodach pamięci w latach 30. ujawniły więcej szczątków. Odkryto 5 innych szkieletów wikingów. Jeden z nich był szczególnie dobrze zachowany i należał do nielicznych, które były kompletne. Miał 187 cm wzrostu, był bardzo wysoki i silny. Także jego pochowano z bronią. Cały grób został przeniesiony do Muzeum Narodowego do prac wykopaliskowych. Najnowsze odkrycie pojawiło się koło stróżówki na skraju parku. Po roku 2000 pracownicy kładący kable wykopali miecz i fragment włóczni. Dzięki dalszym badaniom ujawniono ludzkie kości.
Fatalne dla XIX-wiecznych odkryć było to, że nie zachowywano ludzkich szczątków, więc cieszyło nas, że jakieś zostały. Może to ostatnie pochówki wikingów w tej części Dublina. Nowoczesna technika pozwoliła zbadać szczątki. Zmarł mając 18-20 lat, był młodym mężczyzną. Analiza izotopów z zęba wskazuje, że nie wychował się w Irlandii. Zapewne urodził się w Skandynawii, a później przewieziono go do Dublina. Sądzimy, że ten miecz z Island Bridge pochodzi z IX wieku. Porównaliśmy go ze znaleziskami z Norwegii. To skandynawska broń wojownika. Młodzieniec miał wysoki status. Mógł być synem pana lub króla wikingów. Jak wojownicy spoczywający na Island Bridge, został pochowany w IX wieku, gdy Ivar i Olaf rządzili Dublinem. Wyposażyli i utrzymywali potężną armię. W jakim celu? Równie pragmatyczni jak bezwzględni wiedzieli, że podbój Irlandii będzie trudny. Układ władzy na wyspie czynił wikińską okupację nierealną. Łatwiejszy podbój czekał gdzie indziej. Królowie wikingów spoglądali na wschód, ku ziemiom za szarą tonią Morza Irlandzkiego. W 865 roku Ivar wyruszył na czele dublińskich wikingów. Popłynęli na wschodnie wybrzeże Anglii, gdzie połączyli siły z innymi grupami. Wojowników jednoczył wspólny cel – podbój Anglii. Nazywa się ich Wielką Armią Duńską. Ich zamiarem był podbój. Ivar zapisał się tak w historii, jak i w legendzie, jako wybitny wódz Wielkiej Armii Wikingów. Pływał z wyspy na wyspę, by prowadzić kampanie polityczne. Wikingowie przenieśli się do Northumbrii, gdzie dwóch miejscowych królów walczyło między sobą, a w kraju panował zamęt. Korzystając z zamieszania, armia wikingów podbiła główne miasto regionu York. Mając wspólnego wroga, walczący królowie odłożyli niesnaski i próbowali odbić York, ale najeźdźcy pokonali ich i zabili. Przez dziesiątki lat York był wikińskim miastem. Potem ruszyli na Whitby Abbey, na wybrzeżu Morza Północnego. Te gotyckie ruiny pochodzą z XIII wieku, ale setki lat wcześniej stał tu znacznie starszy klasztor. Zastęp pod wodzą Ivara najechał go i splądrował. Wkrótce miejsce opustoszało. Pod koniec lat 60. IX wieku armia najechała Anglosasów na południu, rujnując duże obszary kraju. Ivar i inni przywódcy wikingów wyraźnie zmienili strategię. Zamiast krótkich uderzeń i rabunku skupili się na podboju rozległych terytoriów. Sukces brytyjskiej kampanii Ivara przeszedł jego najśmielsze oczekiwania. W Yorku ustanowił nową bazę, odpowiednik dublińskiej. Stereotypowo uważa się wikingów za głupków działających bez planu, ale urządzenie politycznego królestwa nad Morzem Irlandzkim wymagało planowania.
Ivar i Olaf zebrali też najlukratywniejszy towar świata wikingów. W 871 roku annały odnotowały wielkie wydarzenie. Olaf i Ivar wrócili do Dublina w 200 statków, przywożąc na Irlandię w niewolę wielką zdobycz – Anglów, Brytów i Piktów. To musiało być tysiące jeńców. Dla wikingów stanowili niezwykle cenny towar. Weszli w skład imperium handlu niewolnikami ciągnącego się od Irlandii do Skandynawii i po rubieże Europy. Ivar zmarł w 873 roku. Zdobył taką reputację, że w annałach nazywano go nordyjskim królem Irlandii i Brytanii. W chwili śmierci panował nad większością nadmorskiego regionu Irlandii, od Orcad przez Hebrydy, Argyll, Strathclyde, Caithness, Wyspę Man oraz oczywiście Dublin i York. To wielki teren, który jeden człowiek zagarnął za swojego życia. Określenie imperium jest dość trafne. Z pewnością przekraczali granice i chodziło o wszechmorskie królestwo. Potomkowie Ivara przejęli pałeczkę władzy i ambicji. Jego synowie i wnuki następowali jeden po drugim jako królowie Dublina. Terytoria irlandzkich królów otaczały Dublin i inne osady wikingów. Z biegiem lat połączyła ich z ciemnymi przybyszami krucha równowaga sił. Żadna ze stron nie mogła dominować. Wikingowie potrzebowali stałych dostaw brańców do handlu niewolnikami, najeżdżali więc dalej. Atakowali osady i klasztory chronione przez irlandzkich królów. Na północ od Dublina leżało irlandzkie królestwo Brega, skupione wokół grobowca Nauf. Wikingowie napadali je i łupili. W 896 roku zabili Flanakana MacCellacha, króla Bregi. Dla krewnych Flanakana mosty zostały spalone. Z czasem pomścili zamordowanego króla. W 902 roku połączyli siły z królestwem Leinster i uderzyli na Dublin. Najwyraźniej atak zaskoczył wikingów. Byli u szczytu potęgi, odnieśli wielkie zwycięstwa na Irlandii i Wyspach Brytyjskich, więc pokonanie ich wymagało sporo planowania i szczęścia. Poganie, wywabieni z dublińskiej twierdzy, porzucili siła swoich statków i umknęli półżywi, gdy zadano im rany i rozbito. Nie żył już żaden z synów Ivara. Kilku wnuków przeżyło atak i uciekło do Anglii i Francji. Dublińscy wikingowie ponieśli druzgocącą porażkę, ale dynastia Ivara była daleka od wygaśnięcia. W kolejnych dekadach jego potomkowie odzyskali majątek i znów wyruszyli na wojnę. Ich największa bitwa miała przesądzić o losie Anglii. Wszystkie dowody wskazują, że walczyły w niej tysiące. Jak na tamte czasy zgromadzono militarną potęgę. W miejscu bitwy przyszedł na świat naród Anglii.
Wersja polska, Kanal Plus. Tekst Paulina Osińska. Czytał Paweł Straszewski.